your right index finger. Szanowni Państwo, dzień dobry. Proszę podnieść do góry swój palec wskazujący. Place it right in the middle of your forehead. Proszę, żebyście Państwo go przyłożyli do środka swojego czoła. Now become aware of everything that you can feel where your finger meets your forehead. I chciałbym, żebyście Państwo teraz zdali sobie sprawę ze wszystkiego tego, co czujecie w momencie, kiedy Wasz palec dotyka czoła. Is your finger cooler or warmer than your forehead? Czy Państwa palec jest ciepły czy zimny, kiedy dotyka czoła? How much pressure are you applying with your finger? Jak mocno naciskacie swoje czoło? Is there a pulse in your finger? Czy czujecie puls w palcu? Is there a pulse in your forehead? Czy czujecie puls w czole? Become aware of everything that you can feel where your finger meets your forehead. Chciałbym, abyście Państwo zdali sobie sprawę ze wszystkiego, co czujecie w momencie, kiedy Wasz palec dotyka czoła. Teraz proszę opuścić palec. Now just a few moments ago we were individuals having individual thoughts going in individual directions. Przez pewną chwilę chciałbym, abyśmy wszyscy czuli się jak osobne istoty, odrębne istoty, które w jakiś sposób odrębnie traktują same siebie. Now as individuals we're a little bit more centered. A teraz te pojedyncze osoby łączą się w taką grupę. How many of you are feeling just right now, just maybe a little bit more relaxed? Ilu z Państwa czuje się w tej chwili chociaż trochę zrelaksowany, trochę bardziej zrelaksowany? And how about a little quieter in the mind? Yeah? Czy czuje się trochę więcej spokoju w umyśle? Yeah. Just by putting your finger on your forehead. Wystarczyło tylko przyłożyć palec do czoła. Also, as a group, we are of one. Także jako grupa stanowimy całość. And we did this simply by paying attention. I udało nam się tego dokonać tylko poprzez zwrócenie na to uwagi. Awareness has great value. Świadomość ma wielkie znaczenie. Without it, we don't exist. Bez niej nie istniejemy. I often ask people, what is most important in your life? Często pytam ludzi, co jest dla was najważniejsze w życiu? They'll say health or family or their dog. Mówią różne rzeczy. Zdrowie, rodzina, niektórzy mówią, że ich pies. But I've always felt that awareness is most important. Ale ja uważam, że najważniejszą rzeczą jest świadomość. Because without awareness, you really have nothing. Ponieważ bez świadomości tak naprawdę nie mamy niczego. And what we're going to do here in the next 2 days is something very unique with awareness. I to, czym będziemy się zajmować przez kolejne dwa dni, to jest rzecz wyjątkowa w odniesieniu do świadomości. We're going to learn how to use our awareness or allow it to flow in a particular direction. Będziemy się uczyć, jak wykorzystywać naszą świadomość, albo inaczej, w jaki sposób sprawić, aby ona płynęła w określonym kierunku. That creates harmony and healing. Aby za jej pomocą dochodziło do powstawania harmonii i możliwości uzdrawiania. Very quickly. Bardzo szybko. Now, when you walked into this room, you brought with you everything you need to create a healing event immediately. Wchodząc do tego pomieszczenia, przynieśliście Państwo ze sobą w zasadzie wszystko, co jest Wam potrzebne, aby natychmiast uruchomić możliwości leczenia. If you are a human being, you were born with this capability. Jeżeli jesteście Państwo ludźmi, to znaczy, że urodziliście się z taką możliwością. I'm assuming everyone in here is human. Zakładam, że wszyscy tutaj są ludźmi. Okay, good. Świetnie.
And so what we're going to do is take what we already have and use it more effectively. I w zasadzie jedyną rzeczą, jaką mam zamiar zrobić, to jest wykorzystać to wszystko, co już mamy i sprawić, abyśmy mogli posłużyć się tym w sposób bardziej skuteczny. In this first section, before we break, I will be giving you a structural and a theoretical overview of how quantum entrainment works. W tej pierwszej części, przed przerwą, chciałbym podać Państwu nieco informacji w taki zorganizowany sposób dotyczących tego, w jaki sposób na dobrą sprawę działa synchronizacja kwantowa. You'll understand how healing works better than most healers. A Państwo doskonale zapewne wiecie, w jaki sposób, dowiecie się, w jaki sposób działają możliwości uzdrawiania, i będziecie to wiedzieć lepiej niż większość osób leczących. But it'll mostly be understanding, knowledge. Ale niezwykle istotną kwestią tutaj właśnie jest zrozumienie, jest wiedza. Now I do that because I know there are some of you in the audience who are left-brainers. I mówię o tym dlatego, że jestem przekonany, że przynajmniej część osób tutaj w tej grupie to są osoby lewopółkulowe. You need to have everything explained and lined up for you in a very logical, analytical way. I te osoby zapewne oczekują ode mnie tego, że pomogę im wszystko sobie poukładać, zorganizować i przygotować w taki bardzo analityczny sposób. So we're going to satisfy the left-brainers first. Więc najpierw zadowolimy te osoby lewopółkulowe. We're going to get them out of the way. I później damy im na chwilę spokój. And then we're going to have fun for the rest of the world. A potem będziemy mieli już tylko same przyjemności. Okay, deal? Yeah. Czy może tak być? Mówimy się w ten sposób? So, let me talk just a moment about quantum entrainment. Pozwolę sobie w takim razie na początek powiedzieć co nieco na temat synchronizacji kwantowej. It is simply a way to use our awareness that it takes our awareness to a perception of harmony. Jest to sposób, dzięki któremu będziemy mogli wykorzystać naszą świadomość do tego, aby w lepszy sposób pojmować harmonię. Now that sounds esoteric, but it is a scientific technique. Brzmi to nieco ezoterycznie być może, niemniej jednak jest to naukowa technika. It's you can reproduce it. You can measure what the effects of quantum entrainment. Można ją reprodukować, można zmierzyć skutki, efekty synchronizacji kwantowej. You don't have to believe in it for it to work. Nie musicie Państwo wierzyć nawet, aby ją wykorzystywać. And this is perfect evidence of this is the wife who comes here because she knows that QE it enriches relationships. I doskonałym dowodem też na skuteczność tej techniki jest moja żona przychodząca tutaj, która jest przekonana, że może ona mieć także wpływ, ta technika może mieć także wpływ na poprawę relacji międzyludzkich. So she gets her husband to come with her. Tak więc też zdarza się tak, że takie żony przyprowadzają swoich mężów. He sits in the back row like this. I na początku ci mężowie siedzą gdzieś tam z tyłu, mając taką minę. And before we break for lunch today, a nim przyjdzie pora na obiad dzisiaj, that reticent man will be amazed at what he can do. A ci pierwotnie bardzo zatroskani ludzie będą zadziwieni tym, co tak naprawdę można osiągnąć. And he won't believe it until it happens. I będzie im bardzo trudno uwierzyć w to, że naprawdę to się dzieje. A little bit later I'll explain more about how QE works, how this perceptual shift creates such a drastic and quick change in our lives. Nieco później będę wyjaśniał to, w jaki sposób technika SK działa, w jaki sposób może dochodzić do tych skutecznych działań. But another thing I want to say about it is that it is effortless. Ale kolejną rzeczą, o której muszę tutaj powiedzieć, to jest to, że nie wymaga ona żadnego wysiłku. Automatic, spontaneous.
Automatyka, automatyzacja, powtarzanie. I spent almost 40 years studying and practicing esoteric techniques from the East and the West. Poświęciłem 40 lat mojego życia na badanie, sprawdzanie technik esoterycznych, zarówno tych pochodzących ze Wschodu, jak i z Zachodu. I would go to monasteries and I would go to the tops of mountains and meditate for weeks and even months on end. A jeździłem do różnych klasztorów, wspinałem się na szczyty gór, medytowałem tygodniami czy nawet miesiącami. To get rid of this inner drive, this drive that told me, you know, there's something missing in life, something's not there. I robiłem to po to, żeby pozbyć się tego wewnętrznego uczucia, które mówiło mi, że czegoś brakuje w moim życiu, że jest ono w jakiś sposób niepełne, niekompletne. And so I looked and looked and looked for decades for the answer to this. I przez dziesiątki lat poszukiwałem i poszukiwałem i poszukiwałem odpowiedzi na to właśnie pytanie. And then when I stopped looking for it, there it was. A w końcu zaprzestałem tych poszukiwań i doznałem pewnego olśnienia. And what I realized was that it was all the effort I was putting into life was keeping me from enjoying the spontaneity and the beauty and the flow of life. I zdałem sobie wtedy sprawę, że te wszystkie wysiłki, które włożyłem w to dążenie do znalezienia rozwiązania tego problemu, tak na dobrą sprawę powstrzymywały mnie przed osiągnięciem właśnie tego szczęścia, zrozumieniem piękna i doskonałości życia. And when I say QE is a natural technique, that's what I mean, that it flows, that it is a part of us already, we've just sort of turned away from it. I mówiąc to, że technika SK jest techniką naturalną, mam na myśli właśnie to, że dzięki niej możemy płynąć, możemy cieszyć się tym wszystkim, co już w nas się znajduje. The lifestyle that we lead in industrial nations is so hectic, so oriented towards the opposite of natural human joy and enjoyment. To życie, które prowadzimy w społeczeństwach uprzemysłowionych, na dobrą sprawę nastawione jest w takim kierunku, który zaprzecza temu wszystkiemu, co jest konieczne, aby osiągnąć radość, szczęście i przyjemność w życiu. And so all I'm going to do is remind you that you are human. Więc w zasadzie jedyną rzeczą, jaką mam zamiar zrobić, to jest przypomnieć Państwu, że jesteście ludźmi. And that in you or of you is this existence that you've been ignoring, that you've been turning away from. I w państwie, czy wokół was znajduje się to wszystko, co wiąże się z egzystencją, a co tak na dobrą sprawę, czemu tak na dobrą sprawę cały czas zaprzeczamy? How many of you have said during your life this? Ilu z państwa wcześniej już powiedziało sobie w trakcie waszego życia takie rzeczy? Something's missing. There must be something more to life. Że być może czegoś brakuje, że musi być jeszcze coś, o co nam powinno w życiu chodzić. That's why you're here. I dlatego tu pewnie jesteś. I'm going to show you what's been missing. Pokażę Państwu to, czego wam brakowało. And when you walk out of here Sunday afternoon, you won't need me anymore. I kiedy wyjdziecie stąd Państwo w niedzielę po południu, już nie będziecie mnie potrzebować. Because you will be self-contained. Ponieważ staniecie się Państwo samowystarczalni. You will be in love with yourself. I będziecie Państwo zakochani sami w sobie. That's quantum entrainment. I to właśnie jest synchronizacja kwantowa. So it'll take a little bit of understanding now, and then some practice, and then you'll have it. Potrzebne, to co nam jest potrzebne, to jest nieco zrozumienia tej techniki, nieco ćwiczeń, no i to wszystko. That sound like a good deal, something you want to do this weekend? Yeah.
Czy wygląda to na dobry układ, jeśli chodzi o moje plany na to, co mam zamiar z Państwem zrobić w najbliższy ten tego weekendu? Yeah, okay. All right, well, let's get started with the explanation part so we can get that done. W takim razie zacznijmy od tej części polegającej na pewnych wyjaśnieniach, a potem już pójdziemy dalej. All right, I'm going to draw a line on this chart here. Narysuję na tej kartce papieru linię. Can we see that with the, on the... It's not very hard. Nie jest zbyt mocna, ciemna, więc nie wiem, czy dobrze ją widać na ekranie. No, okay, so Ania, where are you? Ania, gdzie Pani jest? Well, what we're going to need is some thicker... Potrzebujemy więc thicker. Grubszy yeah. marker. So that... So what we have here is a line. I'm just going to do it this way for now. To może póki ten grubszy pisak się nie pojawi, to can you come in on this? That will help. Well, the light's on and off, or it's going to be hard to do. Okay, good, good. We need, yeah, thick markers, yeah, okay. Potrzebny nam jest po prostu grubszy marker. All right, so let me go on. Without drawing here, I'll just go on and give you the information, and then I'll draw it in. To może zanim uda nam się to narysować, przekażę Państwu nieco informacji, a potem sobie to narysujemy. Everything in creation, wszystko, absolutnie wszystko, co wiąże się ze stworzeniem, has two parts to it. Składa się z dwóch części. It has its energy, energii, and it has its form. I formy. Energy form. Energia i forma. Nothing is without that. Nic nie istnieje bez tych dwóch rzeczy. Now, let's see if that's true, at least in our own knowledge. Teraz przekonajmy się, czy to jest prawda. The chair you're sitting in, does that have energy and form? Czy krzesło, na których Państwo siedzicie, mają energię i formę? Has form, form of a chair you're sitting in it. Mają formę, mają jakiś kształt. And it has energy because it's holding you up off the floor. A i mają też energię, dzięki której utrzymują Państwa na podłogu. In fact, that's pretty much what life is. Energy and order or form. Tak to właśnie wygląda. Energia kształt tworzy formę. Thank you very much. And what I'd like is a little bit, if we can, get Anya. If we can get later the colors that I need in a thick marker, maybe, you know. A później jeszcze będę potrzebował grube pisaki w innych kolorach, jeśli mogę. Yeah, this is still thin, so it's going to be hard to see, but we're getting. A w dalszym ciągu ta linia jest dość cienka. Yeah. Widać. Okay. So, there we go. Let's see if this is thicker. Okay. So these are all used up here. You don't need. Te są już zużyte, to nam się przydadzą. Alright. So here, now, I want to tell you this before I start. I am a talented artist. Zanim zaczniemy, muszę Państwu powiedzieć, że jestem utalentowanym artystą. So, aside from the QE, you get to enjoy my expression on these boards here. Więc w miarę jak będziecie Państwo uczestniczyć w naszych warsztatach dotyczących SK, będziecie Państwo mogli też podziwiać moje dzieła. All right. Fantastycznie. Did I mention I'm an abstract artist? Wspominałem już o tym, że jestem abstrakcjonistą. That's a chair. To jest krzesło. Okay. That represents the chair you're sitting in. To krzesło odzwierciedla, reprezentuje takie krzesła jak te, na których Państwo siedzicie. Now this line divides all of creation from nothing. I ta linia oddziela wszelkie stworzenie, istnienie od nicości. That nothing we're going to call pure awareness. Tą nicość nazwiemy czystą świadomością. And since nothing can't be defined, we're not going to play with that right now. Ponieważ nie potrafimy tego, tej części zdefiniować jeszcze, to nie będziemy się nią w ogóle zajmować. But before we break
for take our break this morning, you'll have experienced nothing. Ale zanim nie pójdziemy na przerwę, nie będziemy doświadczać w żaden sposób tej wysości. So we don't have to spend hours or days or even lifetimes trying to define it. Tak na dobrą sprawę można poświęcić całe dnie, lata, nawet całe życie na definiowanie tej właśnie części. Like scholars and saints have done for millennia. A naukowcy, święci poświęcili całe tysiąclecia na próbę zdefiniowania tego, tej części. Chair is made of molecules. Krzesło natomiast zbudowane jest z cząsteczek. Molecules are made of atoms. Cząsteczki są zbudowane z atomów. Atoms are made of subatomic particles. Atomy są zbudowane z elementów subatomowych. Subatom. Cząstki subatomowe. And waves. I fale. Subatomic particles are made of waves. A te cząstki subatomowe zbudowane są z fal. Waves are the most basic unit of creating the universe. A fale to są najbardziej podstawowe cząstki tworzące wszechświat. Now, all of these are not, as I've drawn them here, these are really symbols for the actual thing that we're talking about. A to są na dobrą sprawę symbole tych rzeczy, o których będziemy sobie mówić. Atom doesn't look like that. A to one oczywiście nie wyglądają tak, jak ja to narysowałem. Now, but the thing is, I want to make it, the point is that I want to make is that each level of creation has order and energy. Jednak rysując to, chciałem Państwu pokazać, że na każdym poziomie stworzenia mamy do czynienia z pewnym porządkiem i energią. And the closer we get to nothing, the more energy we have. I im bliżej jesteśmy tej nicości, tym więcej energii. And let's see if that's true. Zobaczmy, czy to jest prawda. The chair is right there on the sensory level. You can touch it, you can smell it, you can taste it. Yeah. A krzesło ma taką postać, że możecie Państwo go dotknąć, możecie go posmakować, możecie poczuć. If you want to touch and smell it, that's okay, but don't taste it. Jeżeli chcecie Państwo dotknąć czy powąchać, to proszę bardzo, natomiast smaku pewnie jakiegoś wielkiego nie znajdziecie. That's has a certain amount of energy, but if we go to the molecular level, if what I said is true, there should be more energy on that level. Ale zgodnie z tym, co powiedziałem przed chwilą, jeżeli zejdziemy z tego poziomu krzesła do poziomu cząsteczkowego, to znaczy, że powinniśmy mieć do czynienia z większą ilością energii. Well, if we rearrange the molecules, we could release more energy than the chair just sitting there. Jeżeli zmienilibyśmy porządek tych cząsteczek, to okazałoby się, że dostaniemy większą ilość energii niż ma samo krzesło, na którym siedzimy. If we were to burn the chair, gdybyśmy spalili krzesło, that would release more energy in the form of heat and light, wouldn't it? To uwolnilibyśmy większą ilość energii w postaci światła i ciepła, prawda? Yeah. If we could split the atom of the chair, we can release even more energy. Gdyby nam się udało rozbić atomy, wtedy uwolnilibyśmy jeszcze większą ilość energii. And so on. I tak dalej. Okay. So the wave, we don't know how, well, we could say that we can tap into the wave. I może tak się zdarzyć, że dojdziemy do tego poziomu fali. In this way, in terms of healing. W ten sposób właśnie zmierzając do rozważań na temat procesu leczenia. Now you came here to learn a healing technique, so let's talk about this increased energy in terms of healing. A Państwo oczywiście przyszliście tutaj po to, aby dowiedzieć się na temat możliwości leczenia, więc porozmawiajmy o tych kwestiach właśnie w odniesieniu do leczenia. All right. Now, when you have a wave, and you have another wave, let's see. Kiedy macie Państwo do czynienia z falą i z drugą później falą? If you have a wave and you add another wave to that, jeśli macie Państwo jedną falę i dodacie do niej drugą, the same two waves, it amplifies the wave and you get double of the amplitude. Te dwie fale sumują się i dostajemy wtedy w wyniku taką podwójną falę. Okay? If you have a wave and then you add the opposite wave to it, it neutralizes it. Natomiast jeżeli będziemy mieli do czynienia z falami, które są przeciwstawne, to one się zniosą wzajemnie. Now, this is
interference patterns and positive and negative interference. We don't have to worry about that. You already know this. To są kwestie związane z interferencją fal. Państwo to wiecie, nie musimy się tym jakoś specjalnie przejmować. If you just watch a waves coming in from the ocean, for instance. Jeżeli popatrzycie Państwo na fale na oceanie na przykład. You have one wave coming in and a bigger, faster wave coming behind it. What happens? Widzicie Państwo bardzo często taką sytuację, kiedy jedna fala przemieszcza się do przodu, a za nią duża, większa i szybsza nachodzi na nią. Co wtedy się dzieje? They add together, they get stronger. Dodają się, stają się silniejsze. Yeah. That's this. To jest ta sytuacja. Now that wave is coming out and one wave is coming in. What happens to the wave coming in? Natomiast gdyby się okazało, że mamy do czynienia z dwoma falami, które nadchodzą z przeciwnych kierunków, co się z nimi stanie? It's diminished. Znikają, zanikają. And that's, this is the kind of effect we have. I to jest taki efekt, jak ten narysowany poniżej. That's the basis for energy healing. I to jest podstawa dotycząca kwestii leczenia mocą fal. Now before I go any further, let me talk about healing for a moment. A zanim pójdę dalej, pozwólcie Państwo, że powiem co nieco na temat samego leczenia. Healing takes place on every level of life. Leczenie może mieć miejsce, może do niego dochodzić na każdym z tych poziomów. What's an example of healing on the sensory level? Jaki jest, co jeśli chodzi, jak wygląda sytuacja związana z leczeniem, jeśli chodzi o poziom sensoryczny, zmysłowy? Massage therapy, physiotherapy. Fizjoterapia, masaże. Chiropractic. Chiropraktyka. You have chiropractors here? Czy Państwo stosujecie ją? Chiropractico. No chiropractors here? Nie macie, nie stosujecie Państwo chiropraktyki. We have one. Mamy tutaj jednego chiropraktyka. Nie. Wonderful. Thank you. Świetnie, bardzo dziękuję. My favorite subject. So healing takes place on this level physically. I na tym poziomie leczenie odbywa się w sposób fizyczny. On the molecular level, medical doctors, for instance, use chemistry. Na tym poziomie, na poziomie cząsteczkowym, lekarze stosują substancje chemiczne. Herbology, naturopaths, people who use herbs to heal with. A także zioła, jeśli chodzi o ziołolecznictwo, to także ten poziom. There is atomic medicine, I don't know too much about it, but it exists. A tutaj mamy też medycynę atomową, nie wiem za wiele na ten temat, ale oczywiście wiemy, że istnieje taka. Subatomic in here would probably be things like acupuncture, homeopathy, something like that. Jeśli chodzi o ten poziom subatomowy, to tutaj pewnie mielibyśmy do czynienia z homeopatią, czy z akupunkturą i tego typu rzeczami. And then energy healing. No i następnie leczenie energią. Okay. So, energy healing works like this, waves building up and taking away, interfering. A leczenie energią polega na tym właśnie, co narysowałem, jeśli chodzi o fale, w jaki sposób możemy znosić lub zwiększać skuteczność pewnych postępowań. Alrighty. Dobrze. Now, there are all kinds of energy healing techniques. Wszystkie rodzaje energii wymagają odpowiedniej techniki. Thousands of. I tak to jest. They all have their value. Energia ma swoją wartość. I can think of a few off the top of my head. There's Reiki, and quantum healing, and quantum touch. Mógłbym pomyśleć tutaj właśnie o takich kwestiach jak kwantowe leczenie czy kwantowy dotyk. Matrix energetics, reconnection, healing touch. Połączenia, leczenie dotykiem. They all work off of this principle that I'm going to explain to you right now. I wszystkie te typy będą działały w oparciu o tę zasadę, o której właśnie przed chwilą mówiłem. Thank you.
not a starfish. To nie jest rozgwiazda. This is Pablo Picasso, yeah. To jest Pablo Picasso. All right. So this is our man, and let's say that our man has a problem with his wrist. To jest nasz człowieczek i powiedzmy, załóżmy, że on ma problem z nadgarstkiem. Now, on the physical level, he has pain or a decreased range of motion. A na poziomie fizycznym mamy do czynienia w tym przypadku z bólem i ograniczoną mobilnością, ruchomością. On the electrical level he has nerve conduction, he has pain. Na poziomie elektrycznym, energetycznym mamy do czynienia właśnie z bólem i z przewodzeniem. Molecular level he has inflammation and so on. Na poziomie cząsteczkowym mamy do czynienia z zapaleniem i tak dalej. But if we are to look at it from the level of the wave. Ale jeżeli popatrzylibyśmy na tę sprawę z punktu widzenia fal, it might look like that. To mogłoby to wyglądać tak. Okay. It should be the normal way for his good wrist. Let's put it that way. His good wrist. Jeśli chodzi o ten dobry, zdrowy nadgarstek, to sytuacja wyglądałaby tak. Should look like that. That's the one that works perfectly. To jest ten nadgarstek, który działa doskonale. His painful wrist is not. It doesn't work on all every level. Natomiast ten chory nadgarstek, no z nim jest kłopot na każdym z tych poziomów. You can't get sick on just one level. Nie można być chorym tylko na jednym poziomie. And so the further we work down, the more influence we have, generally speaking. Ogólnie mówiąc, im niżej schodzimy, tym większy wpływ mamy. For instance, if we work on the level of allopathic medicine, we know that it creates a change, but there are always side effects to medicine, to prescribed medications. Jeżeli idziemy na poziom medycyny alopatycznej, to zdajemy sobie z tego sprawę, że możemy leczyć, natomiast musimy też mieć na względzie skutki uboczne. So there, each level offers some problems, some negative side of it, and that includes this level here. Tak więc na każdym z tych poziomów będziemy mieć się do czynienia z jakimiś negatywnymi, ujemnymi skutkami. Tak też będzie na tym ostatnim poziomie. But I'll talk about those in a moment. Ale o tym będę mówił za chwilę. All right. So now we have, this is the what it looks like from the level of the wave for his injured wrist. Więc z punktu widzenia falowego to ten uszkodzony nadgarstek wygląda tak. So what I'm going to do, if I were an energy healer, is I would neutralize this by adding the opposite waves. Więc jako osoba zajmująca się leczeniem na poziomie falowym, pierwszą rzeczą, jaką będę chciał zrobić, to będę chciał zneutralizować te nieprawidłowe fale. Okay? And then I would add the normal wave, the normal functioning wave for that wrist. Natomiast w kolejnym etapie wprowadzę prawidłowo funkcjonujące fale do tego właśnie nadgarstka. And it will heal. I w ten sposób nastąpi leczenie. Okay? Pretty simple, yes? Prosta sprawa, prawda? Okay, that's how energy healing takes place. W ten sposób właśnie odbywa się leczenie za pomocą energii. You have to learn a technique. Musicie Państwo poznać technikę. And there are problems. If you don't do it properly, you can create negative vibrations, if you will, or negative waves. Bo jeżeli Państwo nie będziecie postępować w sposób prawidłowy, to możecie doprowadzić do powstania nieprawidłowych, wadliwych wibracji. And the purity of the teacher is very important. I mean, the purity of the healer is very important. Tak więc niezwykle ważną sprawą jest czystość osoby leczącego. Because he can pass along his aberrant vibrations through his ego. Ponieważ może w przeciwnym wypadku dojść do przeniesienia negatywnych wibracji do osoby leczonej. You can see that out here on this level. If your doctor is angry at you or doesn't care about you, you don't heal as well. Jeżeli spojrzymy na ten problem na tym najwyższym poziomie, to zdajecie sobie Państwo z tego, że jeżeli Wasz lekarz jest zdenerwowany albo w ogóle
się wami nie interesuje, no to oczywiście taki lekarz was leczyć nie może. A very important part of healing for a physician is touch. Dla lekarza bardzo ważnym elementem związanym z leczeniem jest dotyk. I don't know how it is here, but in the States now, our physicians, not only do they not touch the patients, except when they have to do an exam. Nie wiem, jak sytuacja wygląda tutaj, ale w Stanach Zjednoczonych jest tak, że lekarz właściwie poza absolutną koniecznością przeprowadzenia badania pacjenta w ogóle nie dotyka. But they hardly have eye contact. Wystarczy, że ma kontakt wzrokowy. Because they're looking at their computer, trying to figure out what's wrong with you. Albo nawet nie ma tego kontaktu wzrokowego, bo lekarz patrzy do swojego komputera, żeby się tam dowiedzieć, co z tym pacjentem jest nie tak. You feel like a piece of meat sitting there, you know, or an experimental animal. I traktuje takiego pacjenta jak kawałek mięsa, który siedzi przed nim, albo jakieś zwierzę laboratoryjne. And they don't say, okay, this is it. They say, we'll try this. Yeah? Lekarz nie mówi pacjentowi, cierpi pan, pani na to, tylko mówi, spróbujmy może tego. Now you really feel like an experimental animal. Well, try it. I mean, don't you know what's wrong? Can't you fix it? No i wtedy to już na pewno się czujemy jak zwierzęta laboratoryjne, a mówimy sobie, no dobra, no to proszę, no niech pan, pani doktorze spróbuje. So there are pitfalls with healing on every level here. Tak więc jest masa błędów, jeśli chodzi o leczenie na każdym z tych poziomów. Including what we think is fairly benign, but in fact is not, and that is healing on the level of energy healing. A włączając to także ten poziom związany z falami, co do którego niektórzy mają przekonanie, że go stosują, ale tak naprawdę to go nie stosują. Now I'm going to tell you something about quantum entrainment right now, and I want you to all listen, because this is important. I teraz chciałbym Państwu powiedzieć co nieco na temat synchronizacji kwantowej. Mam nadzieję, że Państwo będziecie bardzo uważnie słuchać, bo to jest niezwykle ważna kwestia. Quantum entrainment is not a healing technique. Synchronizacja kwantowa nie jest techniką leczenia. What? Co? I got you here to learn a healing technique, and it's not a healing technique? A przyszliście Państwo tutaj po to, żeby dowiedzieć się, poznać tę technikę leczenia i dowiadujecie się od razu na wstępie, że to nie jest technika leczenia? Sit down, relax. Proszę siedzieć spokojnie, proszę się oprężyć. Quantum entrainment is not a healing technique, but when we do it, healing takes place as a side effect. A synchronizacja kwantowa nie jest techniką leczenia, niemniej jednak, jeżeli ją realizujemy, dochodzi do leczenia jakby w postaci skutku ubocznego. Quantum entrainment is a shift in our perspective. That's all it is. Synchronizacja kwantowa to przesunięcie naszej perspektywy i to tyle. To perceive a part of us that is completely at peace. Aby postrzegać, pozwalająca postrzegać siebie samych jako istoty będące w całkowitym spokoju. It's at rest, it's still, it's quiet, it's healing. To jest spoczynek, to jest relaksacja, to jest właśnie taki proces leczniczy. And when you perceive it, i kiedy Państwo ją w ten sposób właśnie postrzegacie, you come to rest. Dochodzicie do spoczynku. And you'll see when you do it with your partner, sometimes they'll stop breathing. They're so much at rest, they're not burning up much energy. I czasem obserwujecie taką sytuację u osoby, która jest gdzieś koło was, która dochodzi do momentu, że przestaje wykonywać jakąś czynność. Dochodzi do takiego stanu spoczynku. And then you realize that you weren't breathing either. I zdajecie sobie Państwo wtedy sprawę, że ten stan także na was zaczyna oddziaływać. Because of the simple perception. Bo to jest tylko kwestia prostej percepcji. Now what do I mean by perception? Co więc mam na myśli mówiąc percepcja? When you perceive something, you use your senses, don't you? Kiedy postrzegacie coś Państwo, wykorzystujecie do tej czynności swoje zmysły. Taste, touch, smell, feel, hear. Smak, zapach, dotyk, wzrok. Okay. Now, when you do that, you automatically react to whatever it is you're perceiving.
Kiedy wykonujecie tę czynność, automatycznie reagujecie na to, co postrzegacie. Isn't this true? If you touch something, you have some reaction to it. Dzieje się tak, prawda? Kiedy Państwo czegoś dotykacie, to następuje jakaś reakcja na ten dotyk. If you taste something, you definitely know you have a reaction to it. Kiedy Państwo coś smakujecie, bez wątpienia dochodzi do reakcji na to, na ten zmysł. Could be or could be Może to być coś takiego, albo coś takiego. Yeah, I didn't hear the and the yeah. What I said is, it can be like this or like that. Show you. Now let me give you an example. When you perceive something, there is a change in both your mind and your body. Kiedy Państwo coś postrzegacie, następuje zmiana zarówno w waszym umyśle, jak i w ciele. And it happens. How? Do you try to make it happen? Czy Państwo próbujecie to zrobić? Automatically, doesn't it? Dzieje się to automatycznie, prawda? And what you perceive has a positive or a negative effect on you. I to, co postrzegacie, wpływa na was albo pozytywnie, albo negatywnie. Right? You listen to this kind of music, oh, that's good. You listen to that kind of music and you're like this. Kiedy słuchacie Państwo takiej muzyki, to jesteście zadowoleni. Kiedy słuchacie innej muzyki, to się trzęsiecie na myśl o niej. So let's take an example of looking and hearing something. Weźmy sobie w takim razie jakiś przykład możliwości leczenia. To make this example clear. Chciałbym, żeby ten przykład był dość przejrzysty, jasny. Let's say that we're talking and we hear screeching brakes and then we see a car hit a dog. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś nie wiem, puka w drzwi, ociera wasze drzwi. Now screeching brakes, what's the first thing? Oh. Najpierw ktoś naciska hamulec, tak? Słyszymy, reagujemy nerwowo. And then you see the dog hit, right? I potem dopiero widzimy psa. Immediately your body goes into fight or flight. Bez wątpienia to jest sytuacja właśnie taka, taką reakcję nas to powoduje. Your eyes dilate, adrenaline starts pumping, the heart starts pumping, you know, everything gets ready to fight or fly. W takiej sytuacji podnosi nam się poziom adrenaliny, rozszerzają nam się źrenice, następuje zwiększona temperatura ciała. That's in the body. Tak reaguje ciało. In the mind it becomes agitated, doesn't it? Ale ciało również jest, umysł jest również przygotowany na taką sytuację. Right? Prawda? And what did you do to make those changes in your body and your mind? I co Państwo zrobiliście, żeby takie zmiany w swoim organizmie wprowadzić? Nothing, you only perceived. Nic, tylko zauważyliście pewną sytuację. Now envision watching a beautiful sunset. A teraz patrzycie na piękny zachód słońca. Body relaxes, mind becomes peaceful. A ciało się relaksuje, umysł staje się spokojniejszy. Now, let me show you how QE is not a healing technique. Teraz chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób SK nie jest techniką służącą leczeniu. Common consciousness. Zwykła świadomość. Okay. That's what. This is the mind here. To jest umysł. And here's our pure awareness, which we haven't discovered yet. A tutaj mamy tę czystą świadomość, której jeszcze nie odkryliśmy. And this is the everyday level of our mind. I to jest taki codzienny, zwykły stan naszego umysłu. You know, it just sort of floats here and there, and every now and then it focuses on something. Czasami jakoś tam sobie płyniemy przez życie, czasami się koncentrujemy na tym czy na tamtym. It's a wasteful place to live, but that's where 99% of the human population lives. I to jest jakieś paskudne miejsce do życia, ale niestety jest to takie miejsce, w którym żyje 99,9% populacji na świecie. That's according to Abraham Maslow and some other authorities. A to jest twierdzenie Maslowa i jeszcze kilku innych autorytetów. Alright, so what does quantum entrainment do? Co w takim razie
robi synchronizacja kwantowa? QE takes the mind from common consciousness all the way through pure awareness to experience something we call you feel. Synchronizacja kwantowa przenosi nasz umysł przez wszystkie te poziomy do tego miejsca, gdzie mamy do czynienia z tą czystą, pełną świadomością i to nazywa się euczuciem. In other words, we take our perception from everyday consciousness to perceive something that is not everyday consciousness. Tak więc przenosimy to, co wiąże się z codzienną, zwykłą świadomością, do czegoś, co jest percepcją niezwykłą. Kind of like saying, well, let's stop looking at the dead dog and look at the sunset. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, przestańmy patrzeć na tego psa, któregośmy zabili, wjeżdżając na niego samochodem, a popatrzmy na ten zachód słońca piękny. That's all QE is. I to jest wszystko, czym jest SK. Now we need to develop this a little bit, and we will in a few minutes. Za kilka minut powiemy sobie co nieco więcej na temat tego właśnie. But I want you to understand that the process of perception is automatic and it's a part of every one of you right now. Chciałbym jednak, żebyście Państwo zdali sobie z tego sprawę, że percepcja to jest ten proces automatyczny, który odbywa się cały czas, także teraz. So if you were looking at the dog and I say, well, you know, there's a peaceful perception you can have. Tak więc możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że patrzymy na tego psa i mamy taką spokojną całkowicie percepcję. And you say, I don't see it anywhere. All I see is blood and fur and people running around. A można sobie wyobrazić, że patrzymy na niego, ale mówimy nic właściwie wielkiego nie widzę. Widzę tylko trochę krwi i ludzi biegających. And I just tap you on the shoulder and I say, well, look over here. Ale the sunset. Można też powiedzieć sobie, że ktoś nas może puknąć w ramię i powiedzieć, odwróć się i zobacz ten zachód słońca. You see? So what's happening is you're spending most of your time, most of you are spending your time here. Tak więc można by powiedzieć, że większość z Państwa spędza przeważającą ilość czasu na tym górnym poziomie. Very hectic to perceive this, very chaotic. I mamy do czynienia z bardzo chaotyczną, bardzo tak nerwową percepcją. And when we come back from our break, don't leave yet, it's not time. Kiedy wrócimy z przerwy, ale proszę jeszcze nie wychodzić, bo jeszcze chwila. When we come back from our break, I am going to show you how to do that. Chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób dojść do tego etapu. Do tego. I'm just going to tap you on the shoulder and say, look, here. Będę chciał Państwa właśnie klepnąć w ramię i powiedzieć, odwróć się, zobacz. And that's just how simple it is. I tak proste to jest właśnie. You ready for that? Jesteście Państwo na to gotowi? Well, now before we do that, I want to play a little game with you. Ale zanim to nastąpi, to chciałbym pobawić się z Państwem w pewną zabawę, grę. We're not going to do QE yet. We're not quite ready for that. A zanim zaczniemy wykonywać sobie technikę SK, zanim się przygotujemy do tego, so we're going to play, we're going to work down a little further here, okay? Chciałbym, żebyśmy zeszli tylko troszkę niżej na razie. And we're going to do a little experiment. I zrobimy sobie taki mały eksperyment. Now, because I'm a very observant guy, ponieważ ja jestem takim obserwującym bardzo facetem, a few years ago, I discovered at the bottom of my wrist I have a crease. Zauważyłem, że tutaj na nadgarstku mam taką bliznę, jakiś znak. And I noticed that crease allows me to bend my hand. I zauważyłem, że przez to nie mogę do końca zginać mojego ramienia. Pretty smart, huh? And because I am so observant, it was only 3 or 4 months later I found I had another one over here. Ponieważ jestem takim bystrym obserwatorem, to zauważyłem 3 czy 4 miesiące później, że mam tę samą sytuację na drugi rejestr. Now, it's these two creases that we're going to use for this experiment. Posłużymy się tym właśnie przykładem później w trakcie naszego ćwiczenia. I'd like you to watch me do the whole thing first. Don't do it with yourself. Chciałbym, żebyście Państwo teraz popatrzyli na to, co ja będę robił. Proszę, żebyście Państwo nie robili tego, nie powtarzali po mnie. Watch me and then we'll do it together. Proszę
popatrzeć i potem zrobimy to sobie wspólnie. What we're going to do, camera? Czy mogę prosić o kamerę? Yeah, I'm over here. Got me? You see my creases? Czy widzicie Państwo mi pipe? Yeah. We didn't want to do it? Yeah. Okay. Good enough. All right, so I have a crease there, a crease there. Tu i tu. I'm going to roll one crease over the other. Nakładam teraz jedno na drugą. Bring my two hands up together. Łączę obie dłonie. Flat and leave them there. Płasko, tak w ten sposób je pozostawiam. Not going to do it twice, I just do it one time. Nie robię tego dwa razy, raz tylko. Then I'm going to look at my middle two fingers. I teraz patrzę na te moje dwa palce środkowe. And I don't know if you can see them, but my right middle finger is shorter than my left one. Ale nie wiem, czy Państwo widzicie, że mój prawy palec środkowy jest krótszy niż lewy. Okay, that's all we're going to do to begin with. To wszystko, co potrzeba, żeby zacząć. And remember, once you put your hands together, leave them there. Jak Państwo złączycie dłonie, proszę je tak pozostawić. Let's do it together. Zróbmy to razem. Find those two creases. Znajdźcie Państwo te dwa luki, sierpy. Line one crease up over the other. Nałóżcie jeden na drugi. Bring your two hands up together, flat. Złączcie płasko obie dłonie. Now don't take them apart, leave them there. Nie rozłączajcie ich, pozostawcie je w tym miejscu. Look at the middle two fingers and find which one is short. I popatrzcie na oba środkowe palce i sprawdźcie, który jest krótszy. Okay. Yeah. So one of these short. Now, is there someone in here whose two fingers are even? Czy jest ktoś tutaj na tej sali, kto ma dokładnie takie same oba palce? Do this, hold it up so I can see you. Proszę podnieść, żebym zobaczył, że Państwo... Okay, the rest of you look around at these people. Wszyscy pozostali też popatrzcie na te osoby. These people are the troublemakers. To są ci, którzy sprawiają najwięcej kłopotów. We'll see as we go through the course, if there are any problems, I'll ask them if their fingers are even and they'll say yes. Zobaczycie Państwo, że w miarę jak będziemy wchodzić coraz głębiej w nasze warsztaty, to zobaczycie, jeśli będą się pojawiały jakieś problemy, to zawsze będą one powodowane przez tych, którzy mają różne palce. So, you're going to remember which finger is shorter. Zapamiętajcie Państwo, który palec jest krótszy. And you troublemakers, you're going to get to pick whichever finger you want because they were even. A ci z Państwa, którzy mają jednakowe palce, możecie sobie wybrać dowolne, no bo są takie same. Let's put our hands in our lap and leave them there now. Teraz połóżcie Państwo dłonie na kolana. Relax. Zrelaksujcie się. Look at the short finger. Popatrzcie na ten krótszy palec. Troublemakers, pick which finger you want to look at. A ci, którzy są od kłopotów specjalistami, to niech popatrzą na ten palec, który sobie wybiorą, wybrali. And say to yourself one time, think to yourself one time. I teraz powiedzcie sobie Państwo jeden raz. This finger will grow longer. Ten palec mi urośnie. Go ahead and do that. Zróbcie Państwo to. And then continue to look at that middle finger. I patrzcie Państwo nieprzerwanie na ten właśnie palec. And feel everything in that finger that you can feel. Teraz poczujcie Państwo to wszystko, co możecie poczuć w tym krótszym palcu. And we'll do this for a little bit longer. Róbmy to troszkę dłużej. Maybe another 20 seconds or so. Może jeszcze 20 sekund. You don't have to say it will grow longer again. Nie musicie Państwo mówić kolejny raz, żeby urósł. Once is enough, just watch the finger. Raz wystarczy, ale patrzcie Państwo na ten palec. And feel everything you can feel in it. I czujcie to wszystko, co można czuć. Five more seconds. Jeszcze 5 sekund. And let's open, or let's, now let's do exactly as we did before. A teraz proszę, żebyście Państwo zrobili dokładnie to samo, co przed chwilą. Line up those two creases, bring your two fingers up together. Nałóżcie na siebie te dwa sierpy na garstka. Oops. Mine grew quite a bit, yeah. Trochę mi palec potem. So what just happened?
Co się stało? We used our awareness in a different way than we normally do. Wykorzystaliśmy naszą świadomość w inny sposób niż to zwykle. Up here we have awareness, but it's just common awareness, common consciousness. Do tej pory mieliśmy tę świadomość, ale to była taka zwykła, zwyczajna świadomość. It just sort of goes here and goes there. Now we were able to bring a little bit more coherency or order to our awareness. Ale teraz udało nam się wprowadzić nieco więcej porządku, zbieżności do naszej świadomości. Just like each finer level of creation has more order and intelligence, more order and energy. Tak jak w przypadku każdego kolejnego poziomu stworzenia mamy do czynienia z większą ilością porządku i energii. So does each finer level of the mind. Tak samo sytuacja rzecz ma się ze stanem umysłu. And so we just went to a more refined level. I przeszliśmy na taki bardziej uporządkowany, oczyszczony poziom. Okay. So we have two cameras, one on them and one on me. Mamy dwie kamery, tak? Jedna nagrywa mnie, a druga na ten papier. Oh, okay, good. So that's all we did. That's we just simply used our awareness more effectively. I to jest właśnie to, co zrobiliśmy. Wykorzystaliśmy świadomość w sposób bardziej efektywny. You notice that gap between the thoughts? Czy czuliście Państwo tę lukę między myślami? Let me see. Yeah. To. How many people are feeling much more relaxed now? Ilu z Państwa czuje się znacznie bardziej zrelaksowany teraz? How about more peaceful in the mind? Czy macie Państwo spokój umysłu? Mm-hmm. Some so peaceful they can't raise their hand. Niektórych ten spokój umysłu może wyglądać tak bardzo. Now wait a minute. Ale poczekajcie Państwo. Did we say that we were going to do a technique for relaxation and inner peace? Czy my mówiliśmy sobie o tym, że będziemy sobie tutaj omawiać techniki relaksacji i znajdowania spokoju? No, right? It just happened automatically. Nie, to się stało automatycznie. When you learn QE, that's just how automatic it is. I tutaj właśnie chciałem Państwu pokazać, jak SK może być techniką automatyczną. You have this in you, you know that, you just ignore it. To jest w Państwu, ale Państwo to wiecie, ale to ignorujecie. Well, I'm not going to let you ignore it anymore. Ale nie pozwolę Państwu już na to, żebyście ignorowali te rzeczy ponownie. Now, let me ask you something. Teraz chciałbym Państwa o coś zapytać. You experience at times that nothing between the thoughts, yes? Doświadczyliście Państwo te momenty nicości pomiędzy poszczególnymi myślami. What was in that nothing? Co było w tej nicości, w tym niczym? Frank, nothing is nothing. Frank, no, nic to nic. Well, pure consciousness is one term for it, but let's take a look at it. Czysta świadomość, no, to jest jedna z możliwości. Przyjrzyjmy się temu. When you were experiencing that nothing, did you go into a coma? A czy kiedy Państwo doświadczaliście tej nicości, to czy to znaczy, że byliście w śpiączce? Hmm? No, yes. Tak, no. Nie. No, you were still aware, weren't you? Nie, nadal byliście świadomi. What were you aware of? Świadomi czego Państwo byliście? Nothing. Świadomi niczego. So, you had nothing and you had awareness. Czyli macie Państwo nic i macie świadomość. That's what we call pure awareness. I to właśnie jest ta czysta świadomość. Now, try to define that. Can't be done. Można spróbować to zdefiniować, ale to nie takie proste. But you can experience it, can't you? Ale można tego doświadczyć. And when you experience it, you begin to heal. I kiedy Państwo zaczynacie tego doświadczać, zaczynacie też leczyć. Just little glimpses of it, and already you're feeling more peaceful and more relaxed. Takie małe fragmenciki tego i już Państwo czujecie się bardziej wypoczęci, bardziej uspokojeni. Pretty amazing, isn't it?
Zadziwiające, prawda? Didn't have to read a book, you didn't have to practice under some guru sitting in a cave for several lifetimes. Nie trzeba czytać książki, nie trzeba tego praktykować, ćwiczyć pod okiem jakiegoś guru w jakiejś jaskini przez długi czas. Well, we're just scratching the surface. We have just begun. Ale na razie tylko podrapaliśmy te powierzchni, dopiero zaczynamy. But we're going to learn, we've just experienced pure awareness, that's period where there are no thought. To jest właśnie ta czysta świadomość, taka nicość. When we come back from our break in a few minutes, we will actually learn how to stay in this area of the mind rather than going back here. I kiedy wrócimy tutaj po przerwie za kilkanaście minut, będziemy się uczyć, jak pozostać w tym stanie tu na dole, w tym obszarze, a nie wracać do tego, co było na górze. So that we create within ourselves a well of healing. Tak więc będziemy się starali utworzyć sami w sobie taką studnię leczącą. An atmosphere, an aura of order. I taką atmosferę porządku. Okay? Now, let me say something a little bit about this pure awareness. Chciałbym teraz powiedzieć jeszcze co nieco na temat czystej świadomości. Just a little bit above pure awareness, just as it starts to become mind, but hasn't become yet. A tam nieco nad tą linią, nieco nad tym miejscem, gdzie zaczyna się czysta świadomość, pojawia się też umysł. We'll talk more about this tomorrow after you've had the experience more time, more experience. Więcej na ten temat powiemy sobie jutro, kiedy Państwo będziecie mieli też więcej doświadczenia. You know, you can, if you're driving a car, you say, oh, I'm driving a car, I know how to get there, you get there, but you miss a lot of things along the way, right? Kiedy jedziecie Państwo samochodem, to możecie sobie powiedzieć, no tak, jadę samochodem, wiem jak to robić, ale przegapiacie wiele rzeczy po drodze. The more you make that trip, the more familiar you are with the road. Ale im więcej razy przejedziecie po tej samej drodze, tym więcej rzeczy zobaczycie. By tomorrow at this time, you'll be amazed at this brief little experience that you had, how long or how much it will be flowing in your life. A jutro o tej porze już będziecie Państwo zdawali sobie z tego sprawę, jak, w jakim znacznym stopniu ta czysta świadomość może wpływać na Państwo. But science has a name for this, not the pure awareness, but the state right above it, that we're going to be visiting when we do QE. I ten stan, który znajduje się nieco powyżej czystej świadomości w nauce, ma swoją nazwę. Będziemy też ten stan odwiedzać w miarę, kiedy będziemy realizować technikę SK. And they will call it the quantum state or the quantum vacuum. I stan ten nazywany jest próżnią kwantową, czy stanem próżni. I meant to say vacuum state or the quantum vacuum. Możemy obu tych terminów używać zamiennie, czyli stan próżni. It's defined as basically nothing, no energy, no form, from which all form and energy come. To jest taki stan, który jest zdefiniowany jako brak formy i brak energii pochodzącej z tego punktu, z którego pochodzi energia. So, when we experience this, when we perceive this area, kiedy dokonujemy percepcji tego obszaru, we naturally exhibit more order and more energy. W sposób naturalny wykazujemy większy porządek i większą energię. And more, I'm going to give you a synonym for order. Podam Państwu synonim porządku. And that would be harmony. To jest harmonia. And another synonym is healing. Kolejny synonim to jest leczenie. We can actually use those interchangeably. I możemy stosować te terminy wymiennie. So that when you experience, when you perceive more harmony, you are healing at that point.
Kiedy postrzegacie Państwo harmonię w jakimś punkcie, to znaczy, że leczycie ten punkt. And when you a moment ago felt more relaxation and more inner peace, that was the experience of more harmony or healing from the perception of pure awareness. I to jest właśnie, jesteśmy właściwie w tej chwili już o krok od tego, aby doświadczyć takiej większej harmonii, większego spokoju, który wiąże się z większą, pełną świadomością. Okay? Now, you're going to see me keep checking my watch, all right? Teraz zobaczcie Państwo, że patrzę, spoglądam na zegarek. It's not like I'd rather be somewhere else at this point. No, to nie oznacza, że tak naprawdę jestem w jakimś innym miejscu. But I don't have a clock to refer to in the back of the room, so I keep checking my own watch. A ponieważ nie ma zegara na tylnej ścianie tego pomieszczenia, to muszę sprawdzać czas na zegarku na ręce. And the reason I tell you that is because I love to start right on time and I love to end right on time. A powodem, dla którego o tym mówię, jest to, że chcę zawsze zaczynać na czas i kończyć na czas. Because I found with audiences all over the world, if I don't do that, we start getting lazy and then you don't get all of the teaching that you're going to have, should have. I obserwuję na całym świecie, że jeżeli tak się nie postępuje, to na dobrą sprawę publiczność, uczestnicy warsztatu stają się coraz bardziej leniwi i nie otrzymują, nie odbierają tego, co tak naprawdę powinni odebrać. Now you have taken your time out of your lives and some of you have traveled a long way to be here. A wiem o tym, że niektórzy z Państwa przejechali bardzo długą drogę, żeby tutaj się znaleźć. And so I will honor that by starting and stopping on time. A szanuję to, zaczynając i kończąc na czas. By the way, we can synchronize our watches if you like. Chcecie, to możemy synchronizować zegarki. I've got, I think, 20 after, 21 after. U mnie jest 21 po. 20 after. So, let me ask, how many people are here from Warsaw? Chciałbym zapytać, ile osób tutaj jest z Warszawy? What is it? How do you say it? Warsaw? Warszawa. Warsaw. It's the English name. Let me see. From Warsaw. Okay. From areas in Poland, other areas in Poland. Z innych miejsc w Polsce. Okay. Oh, okay. Good. So outside of Poland, what countries do we have? Poza Polską. What country? England. England. Good. England. England. You two know each other? Did you know each other back in England? I mean, you know. What else do we have? Yes. Canada. Canada. Oh, Canada, Canada. I used to live in Michigan and spent a lot of time in Canada, up in Ontario area. Mieszkałem kiedyś w stanie Michigan, a jeździłem sporo do Kanady, do Ontario. Yes. France. 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 Where? Where in France? Gdzie we France? Paris. Ah, next week we will be in Delhi. Did you know that? Yes. Ireland. Say it. How'd you say it? Ireland? Oh, okay. I want to make sure I got it. Ireland. Okay. Where else? Yes. New York. That's a country all in itself. New York. Where? Where in New York? Brooklyn. Brooklyn. That's really changed a lot over the last few years. From when I was a kid. Especially Greenpoint has changed. It's what? Greenpoint got it really changed. Yeah. Germany. Germany. Whereabouts? In tiny village, 400 people, Burgholz. I guess you don't know. No. What's it near? It's close to Frankfurt, mine. Ah, okay. It's near about Frankfurt, you know. Yes. Ireland. Ireland, okay. And you do know, I can see it. I can see it. Yeah. Sisters? Where else? Yes. Wengen. Wengen. Ah, yeah. Okay, excellent. Yeah, others? And did I get everybody? Just check out. England.
England. All right. Well, we got England well represented. Mam dużo reprezentantów Anglii. We'll have to get out to the aisle sometime and do a course. But, right. Na wyspach też czasem się zdarza prowadzić kursy. Okay. All right. So, Martina? Is she outside there? Pani Martina jest na zewnątrz? You check. Yeah. Oh, don't run. Don't run. Oh, I hate to see you run. Proszę mi biegać. Okay. If she comes, let her know. My wife is may, if we get her here, she may do QE sessions during the break for you. So we just, you can line up and do and have QE sessions during the break. If she comes and I get a chance to introduce you. So. Kiedy przyjdzie tu moja żona, to przedstawię ją Państwu, ponieważ w czasie przerwy, jeśli Państwo będziecie mieli ochotę, może także z Wami przeprowadzić sesję SK. All right. Any quick questions about what we've covered so far, or the course in general? Czy są jakieś pytania dotyczące tego, co powiedzieliśmy sobie dotychczas, czy też dotyczące ogólnych spraw? Did we pretty much understand this? Czy to jest zrozumiałe, co powiedziałem dotychczas? Pretty basic and pretty simple. Dość proste kwestie, podstawowe. Now we've got the left brainers. We've sort of packaged them up. So you're happy with that? Go think about it. Teraz możecie Państwo to wszystko, co już dostaliście, spakować w takie pudełeczko i sobie to spróbować odstawić na bok. The boring part of the workshop is over. Ponieważ ta nudna część warsztatów już jest za nami. Now we're going to pop tea. Teraz zacznie się impreza. We will, when we come back, we're going to do what we call a pure awareness technique. Po powrocie zajmiemy się techniką czystej świadomości. And that will introduce us to you feeling. I to pozwoli nam wprowadzić się w nieco więcej informacji na temat uczucia. And you feeling is the hub around which quantum entrainment revolves. A będziemy sobie mówić o tym, że to są kwestie, to wszystko, co nas otacza, to jest synchronizacja kwantowa. It's the hub around which healing revolves. No i tak właśnie zaczyna się proces leczenia. And in essence, it's the hub around which all creation revolves. No i istotą kwestii jest też to, że w ten sposób dochodzi także do tworzenia. And I know we have, and usually have it at my workshops, we're very well represented with professionals in various fields. A wiem, że bardzo często w trakcie warsztatach uczestniczą specjaliści w różnych dziedzinach. Medicine and science and the arts and psychology. Because what we'll find is QE is applicable to any field of life. A to są najczęściej specjaliści w zakresie medycyny, nauki, sztuki, psychologii. A z tego dzieje się tak właśnie dlatego, że technika SK ma zastosowanie we wszystkich tych obszarach. When you approach any field of life from the foundation of all fields of life, then you find that that field is enhanced or your interaction with it is fulfilled. A kiedy weźmiecie Państwo pod uwagę wszystkie te dziedziny, łącznie z tymi fundamentami, więc to zdacie sobie sprawę, że one wszystkie są w ten sposób przepełnione. And so it doesn't matter whether you're an energy healer or a medical doctor, QE is going to not only enrich your life, but the lives of your patients and clients. Tak więc istotne to jest, czy Państwo jesteście lekarzami leczącymi metodami tradycyjnymi, czy też leczącymi energią. Przekonacie się Państwo o tym, że techniki SK pozwalają Wam ubogacić nie tylko siebie, ale także Waszych pacjentów i lekarzy. I klientów. You can do QE and enjoy anything in life more. A stosując techniki SK, będziecie Państwo mogli wszystkie aspekty swojego życia odbierać bardziej intensywnie. And so some people will say, well, we have a lot of psychologists actually who use QE in their practices. Jest bardzo wielu psychologów, którzy wykorzystują techniki SK w swoich praktykach.
But because QE itself is just a technique to experience pure awareness and a new feeling. Ponieważ SK to jest technika pozwalająca doświadczyć uczucia i czystej świadomości. Once we have experienced that, the technique QE is done. Kiedy mamy już takie doświadczenie, to na dobrą sprawę technika SK jest już zrealizowana. Now whatever you do from this level is going to be more effective. Wszystko, co zaczniemy robić od tego poziomu, będzie coraz bardziej efektywne, skuteczne. More enjoyable. Sprawi wam więcej przyjemności. You can't create harm with QE. Nie można spowodować szkody, stosując technikę SK. So if you're doing something up here and you're straining and creating harm, and you do QE, it will help to neutralize the harm that you're doing. Tak więc, kiedy stosujemy technikę SK, lecząc na przykład chore ramię, dzięki temu neutralizujemy tylko te negatywne odczucia. But as we go, I'll show you how to integrate QE with whatever it is you want to do in life. A w miarę jak będziemy zagłębiać się w nasz warsztat, pokażę Państwu, w jaki sposób stosować technikę SK do wszystkich tych aspektów, do których Państwo chcielibyście ją zastosować.